Spektakl Hatemade to widowisko muzyczne, którego tematem jest problem uzależnienia od elektroniki oraz nienawiść szerząca się wśród użytkowników mediów społecznościowych. Bohaterki spektaklu odczuwają brak zainteresowania ze strony rodziców i uciekają do wirtualnej rzeczywistości. Gdy pewnego dnia przyjeżdżają na obóz letni, niespodziewanie dowiadują się, że zostaną pozbawione swoich smartfonów na 3 tygodnie. My jesteśmy dzieci sieci, nikt rodziców nie wybiera. Ważne, że się ekran świeci pokoleniom hamburgera. Tak naprawdę spektakl powstał z dwóch powodów. Mieliśmy doskonały zespół, który wyrastał z materiału, który miał wcześniej. Mój znajomy, przyjaciel, można powiedzieć, Jan Jakub Należyty, zobaczył dziewczyny na spektaklu i stwierdził: słuchajcie, ja muszę coś dla was napisać. Zaczęliśmy rozmawiać, o czym to by mogło być. Stwierdziliśmy, że to jest taki temat, który po pierwsze trochę umyka, po drugie jest dosyć istotny. Nie przypominam sobie, żebym powiedziała: mamo, tato, zamknijcie mnie w obozie o zaostrzonym rygorze. Chcę być pozbawiona internetu, więziona, nagrywana, podsłuchiwana i prześladowana za przekonania. Wow, prześladowana za przekonania, to dobre. Oczywiście, jestem przekonana o tym, że życie bez internetu nie ma sensu i za to cierpię. Świat wirtualny zawładnął życiem młodych ludzi o wiele bardziej niż na przykład mojego pokolenia. W związku z tym jest inne spojrzenie, to jest zupełnie inny sposób korzystania z internetu i z telefonu tak naprawdę. Stwierdziliśmy, że to jest coś bardzo ciekawego, a po drugie, że się o tym nie mówi w relacjach międzypokoleniowych. Opowiadamy tam o historiach właśnie rodziców tych dziewczyn i co je skłoniło do tego, żeby uciekać do świata wirtualnego. I myślę, że to też jest częścią problemu, ponieważ rodzice, którzy zaniedbują tak naprawdę dzieci, sprawiają, że te dzieci uciekają do internetowych znajomych. Życia uczy nas ulica, strych, piwnica, park. Tu zapomnisz o rodzicach, tu nie słychać skarg. To jest nasz już drugi spektakl i każdy z nich ma większe takie przesłanie i głębszą treść. W tym spektaklu właśnie się staramy tak trochę przekazać jednak tych wartości i takiej wiedzy. Zależy nam na tym, żeby jednak trochę odciągać ludzi od telefonów i żeby odwiedzali takie miejsce jak Służewski Dom Kultury i tak naprawdę wychodzili z domów, a nie siedzieli w kółko przed ekranami. No. Gdzie można kupić czas? Pytanie podstawowe. Gdzie kupić czas za niezłe kieszonkowe? Kupić czas, by razem być przez chwilę. Kupić czas i za ile... Słuchajcie, jeżeli lubicie dobrą muzę, jeżeli lubicie czadowe śpiewanie, jeżeli lubicie śpiewanie na głosy, jeżeli kiedyś podobało wam się Metro albo tego typu muzykale, to jest coś dla was. Jest fajnie, jest wesoła muza, dziewczyny mają ogromną energię, a przy okazji jest, wydaje się, zupełnie fajne przesłanie. Zapraszamy do nas.